Ponad dwa lata Tomasz Sulecki walczył o przesunięcie przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej w Kępnie. Pasy dla pieszych były niefortunnie umiejscowione, granicząc praktycznie z najbardziej ruchliwym skrzyżowaniem w Kępnie. Dwa lata starania o przesunięcie przejścia dla pieszych nie zaowocowało sukcesem. Kiedy Tomasz Sulecki został radnym, wystarczyła jedna interpelacja do burmistrza i pasy przesunięto o kilka metrów. Dodatkowo zamontowane zostały sygnalizatory, które ostrzegają kierowców przed pieszymi. Kiedyś się starałem, około dwóch lat temu przyszłem do gminy, powiedziałem o to pani burmistrz, ale nic od cewu nie było. Kiedy zostałem radnym, przyszłem do nowego burmistrza, pan burmistrz bardzo pozytywnie wyraził, że postara mi się to załatwić i są tego efekty. Jest przesunięte, jest zrobione i bardzo mieszkańcy tej ulicy i okolicznych ulic dziękuję za to, bo to nasze dzieci przechodzą tutędy do szkoły i bezpiecznie będą przechodzić. Wtedy było bardzo niebezpiecznie, bo to blisko skrzyżowania, tak? Bardzo, to było kwestia 5 metrów, gdzie ciężarówka zawijała, ten kierowca nie mógł widzieć nawet, jak na krawędzi dziecko stało i przechodząc, mimo to, że miało zielone, a on jechał i nagle w ostatniej chwili dziecko wchodziło na pasy, ten hamował ostro, że przechodził, bo dziecko miało zielone.